Witajcie w kolejnym odcinku Co byś wolał? Dzisiejszy odcinek poprowadzi doktor rehabilitowany, bo miał złamaną nogę, Stanisław, jak nie wiem, to się wypowiem. Przywitajcie go gorąco i serdecznie. Witajcie kochani, tutaj wasz ukochany profesor Stanisław, jak nie wiem, to się wypowiem. Dzisiaj poprowadzę wam ten odcinek. Myślę, że zaraz możemy zacząć, ale najpierw sobie poleję, no bo będę tak siedział. Ja, profesor, rehabilitowany, bez żadnej w ogóle popity, Zaraz. Macie czas, żeby zostawić łapkę w górę. Zostawiliście już łapkę w górę? No to w takim razie możemy zaczynać ten odcinek. Intro poproszę. Na sam początek oczywiście musicie wiedzieć, że jestem uzdolnionym anglojęzyczno człowiekiem. Po prostu mogę przeczytać wszystko, nawet budżumburański w języku angielskim, więc musicie się przygotować na szok, ale przetłumaczę wam to zdanie bezbłędnie. Co byś wolał? Jeść tylko resztki człowiecze przez resztę swojego życia? Jeżeli coś źle powiedziałem, to możecie mnie poprawić w komentarzach, ale i tak pewnie to zbanuję. Lub po angielsku, mam nadzieję, że rozumiecie. Umierać z głodu. Tutaj trzeba by było się, prawda, zastanowić nad całym istnieniem człowieka, czy faktycznie człowiek, będąc faktycznie na łonie śmierci, mógłby zacząć, prawda, spożywać resztki innych ludzi, żeby przetrwać. Otóż, słuchajcie, ogólnie sama, o czemu ja tu mam naklejkę? Sama egzystencja człowieka, sam instynkt przetrwania jest tak duży i tak silny, że w momencie, kiedy faktycznie człowiek znalazłby się w takiej sytuacji, podejrzewam, że nie zastanawiałby się nawet na chwilę i pomimo takiego, powiedzmy, obrzydzenia, byłby w stanie zrobić coś tak haniebnego, jak spożywać właśnie resztki człowiecze. Otóż ja jestem bardziej człowiekiem takim, że mnie instynkt przetrwania nie trzyma. Ja już mam swoje lata, więc ja bym sobie udał umrzeć z głodu. Nieważne, jedziemy dalej. Tutaj mamy bardzo... Ja się muszę napić. Trudne pytanie. Co byś wolał? Zabić piątkę bezbronnych dzieci własnoręcznie? Nie rozumiem drugiej części pytania, znaczy ją rozumiem, oczywiście ją w pełni rozumiem, tylko jeżeli wy jej nie rozumiecie, no to musicie sobie to przetłumaczyć, ja się tym nie będę zajmował. W każdym razie mamy do wyboru zabić piątkę niewinnych dzieci, albo mamy tutaj, prawda, Pozwolicie, że po prostu ominę sobie to pytanie, ponieważ jest ono na tyle brutalne i na tyle niehumanitarne, nieśmieszne, nie w ogóle niefajne, więc po prostu je najzwyczajniej w świecie ominę i nie będę się tym w ogóle zastanawiał. Trzymasz tą szklankę, jakbyś był alkoholikiem. Przestań tyle pić. Stefanie, Stanisławie, nie, jak ja się nazywam. Co byś wolał? Have to get around of all four all the time. Only make animal noises, czyli tylko wykonywać dźwięki zwierząt or albo oczywiście. Nie rozumiem do końca sensu tego pytania, będę się musiał posiłkować tutaj, prawda, takim fajnym narzędziem dla profesorów, oczywiście rehabilitowanych, czyli słownikiem angielsko-polskim, żeby, prawda, zrozumieć cały sens tego zdania. Tak więc dajcie mi minutkę, kochaniutcy. Z tego, co na początku już samym zrozumiałem, chodzi tutaj o jakąś czwórkę. Czwórkę być może właśnie kończyn, czwórkę być może jakichś, prawda, specjalnych zdolności. Do końca tego nie byłem w stanie zgłębić, aczkolwiek uważam, że chodzi tutaj o czworo kończyn. I mniej więcej w pytaniu chodzi o tym, czy wolelibyście chodzić do końca życia, czy przez cały swój czas na czworaka, czy jednak wolelibyście wydawać dźwięki zwierzęta. I tutaj wzięlibyśmy takiego człowieka, powiedzmy, za zwierzę, więc powiedzmy, że ja wybiorę sobie, żeby tworzyć, prawda, dźwięki zwierzęcia, czemu by nie?
byłbym troszkę brany za świra, prawdopodobnie zamknęliby mnie w psychiatryku, to jest nieistotne, jedziemy dalej. I mamy kolejne dosyć ciekawe pytanie, dosyć ciekawe zagadnienie, czyli co byś wolał, tylko być w stanie mówić przez translator, czyli w momencie, kiedy na przykład ktoś zadał nam by pytanie, musielibyśmy sobie to wszystko przetłumaczyć, czyli podobnie jak ja pytanie wcześniej, żeby być w stanie zrozumieć, prawda, jego sens cały, albo oczywiście mówić, kiedy pytają cię jakieś pytanie, czyli w sensie mówić w momencie, mówić w momencie, kiedy ktoś nas pyta. Rozumiecie, o co chodzi? Więc ja bym, myślę, że mógł sobie... jako, że jestem profesorem, to mógłbym mówić, kiedy ktoś zadawałby mi pytanie w sumie. Jeżeli dobrze rozumiem całe to, ja już mówiłem, ja jestem bardzo dobry z angielskiego, tylko że czasami moja pamięć już mnie troszeczkę zawodzi. Mam co prawda 74 lata, więc już swoje przeszedłem w życiu, tak? Małą wródkę mam, nie ogolę się. Co byś wolał, znaleźć $1 czy przeczytać książkę? No, tu myślę, że odpowiedź jest oczywiście oczywista, jako że jestem profesorem wysoko wykształconym, rehabilitowanym, prawda? No to znaleźć dolara, czemu by nie, bo jestem profesorem i troszkę mało zarabiam i nie podoba mi się to. Jedziemy dalej. Co byś wolał? Być ślepym, z niesamowitymi zdolnościami muzycznymi, rozumiecie to? Albo oczywiście głuchy, z niesamowitymi zdolnościami artystycznymi. Z tego, co już wiem, w naszej historii było kilku takich i takich ludzi, więc myślę, że bardziej poszedłbym oczywiście w muzykę, ponieważ muzyka jest połową, co najmniej połową mojego życia, oczywiście, więc wybierzemy sobie muzykę. Jesteśmy w mniejszości, ci ludzie wolą po prostu być artystami, można by i tak. Co byś wolał? Mieć wielki obraz samego siebie. No, z miłą chęcią w moim pałacu mam taki oczywiście obrazek samego siebie, więc myślę, że taka opcja by była bardzo przyjemna oczywiście dla mnie, albo oczywiście or po angielsku, przypominam, jakbyście państwo nie wiedzieli, albo oczywiście mieć w swoim domostwie rzeźbę swojej wielkości life size, czyli oczywiście żywej postury, żywej wielkości, tak jak normalnie człowiek. Myślę, że skoro już mam takie obrazy, poszedłbym oczywiście w taką rzeźbunię, ponieważ jak widzicie, jestem dobrze zbudowanym profesorem, oczywiście swoje już w życiu poćwiczyłem, prawda, 74 lata, to ja już wszystko widziałem, wszystko wiem i po prostu wiem wszystko. 67%. Okej, w takim razie, co mamy dalej? Tylko jeść albo tylko pić. Jeżeli chodzi o tą kwestię, to myślę, że tutaj jednak warto by było zagłębić się troszeczkę bardziej w stosunek jedzenia do picia. Jako, że możemy jeść nieokreśloną tutaj rzecz, może to być rzecz, która jest bardzo dobrze nawodniona, jak na przykład owoce, jak pomarańcze, mandarynki, czy jabłka, czy inne różne takie owoce. Będąc, mając do wyboru po prostu tylko i wyłącznie spożywanie napojów, czyli tutaj napisane picie, moglibyśmy oczywiście pić napoje wysoko przetworzone, które mają większą ilość cukru, kalorii i tym podobnych rzeczy. Ale w sumie z drugiej strony, jeżeli bym tylko jadł, to nie mógłbym się napić. To ja to pierdzielę, wolę picie. W takim razie, co mamy dalej? Co byś wolał? Ja sobie poprawię okularki, bo mi zjeżdżają z noska. Co byś wolał? Skoczyć z two story roof. Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale historycznego rowu. Dokładnie tak, o to chodzi w tym pytaniu, o nic więcej. Albo take a sandwich tackle from tej trzy rugby, czyli odebrać, prawda, kanapkę trzem graczom rugby. Co jest mniej niebezpieczne? Myślę, że jak najbardziej skoczenie z takiego, prawda, rowu, czy w sensie z drugiego końca rowu na drugi koniec rowu. Nieważne, jedziemy dalej. Co byś wolał? Sport Aki, Chain Nipple Ring, cokolwiek to kurde jest, albo Wardrobe Dismantle from Warren Scooby-Doo Characters. Jak najbardziej mieć garderobę, która została stworzona do Scooby-Doo postaci, ponieważ jestem wielkim fanem Velmy. Ona jest tak
taką zaradną, młodą damą. Bardzo ją w tym wszystkim popierałem zawsze i zawsze byłem o krok przed nią. Mogłaby się ode mnie wiele nauczyć. Widzę, że mamy tutaj coś w stylu wyboru muzycznego. Jak już mówię, muzyka jest bardzo ważna w moim życiu, dlatego myślę, że tutaj ten wybór będzie iście masakrycznie trudny. Aczkolwiek zmierzmy się oczywiście z tym pytaniem. Cóż my tutaj mamy? Jeszcze poprawię okulary. Słuchać Makareny przez 4 godziny non-stop, 4 hours straight, czyli non-stop, dokładnie tak, mój angielski jest bardzo dobry, co innego niż tamten, prawda, nie rób i w ogóle. Albo słuchać tylko Mambo No 5 przez 4 godziny. Jedna i druga nuta jest mi bardzo, bardzo bliska, przypomina mi ona moje czasy młodości, kiedy to byłem szalonym człowiekiem, chodziłem na dancingi, poznawałem różne przemiłe panie, jeżeli jakieś panie mają do mnie tutaj, prawda, sprawę, to zapraszam serdecznie, jestem aktualnie singlem, prawda, samotny profesor szuka swojej drugiej połówki, nieważne. Tak czy siak, jedziemy dalej. Myślę, że jak najbardziej słuchałbym sobie tutaj, prawda, Makareny, z tego względu, że lubię tańczyć Makarenę i ogólnie mógłbym tańczyć sobie Makarenę. Co byś wolał? Być zmuszony do oglądania telewizji przez cały czas albo nie oglądać telewizji w ogóle? Jako, że jestem człowiekiem, który w ogóle nie ogląda telewizji, nie używa telewizora, nie mam pojęcia po cholerę mi tak naprawdę mój stary Rubin w moim szalonie, więc myślę, że wybiorę sobie oczywiście to opcję, nie potrzebuję oglądać telewizji. Jeżeli potrzebuję informacji, prawda, to są gazetki, jest internet, tak, ponieważ jestem bardzo, bardzo zaawansowanym profesorem, korzystam z internetu, wiem, co to jest i bardzo wszystkim polecam, ogólnie bardzo dobra rzecz, tylko trzeba umieć korzystać z głową. Tutaj mamy bardzo, bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Otóż mamy tutaj do wyboru, czy chcielibyśmy czkać konfetti, czyli za każdym razem, kiedy czkalibyśmy, to z naszych ust wydobywałoby się znajome konfetti, czyli takie małe drobinki, które wykorzystywane są chociażby na przykład na imprezach masowych, gdzie z takiej tubki wylatuje niesamowita dawka konfetti, więc coś na takiej zasadzie. Albo oczywiście moglibyśmy też pierdzieć, bodajże to jest chyba blask, glitter, z tego co mi się przypomina, to jest bodajże coś a la blask, nie jestem do końca oczywiście przekonany, możecie mnie tam poprawić, więc myślę, że pierdzenie blaskiem byłoby całkiem dobre. Wyobrażacie sobie, moglibyście pierdnąć, a ktoś by myślał, na przykład w samochodzie jedzie, że fotoradar zrobił mu zdjęcie, no naprawdę niesamowita rzecz. Tutaj mamy również bardzo ciekawe pytanie ogólnie, które kieruje się powiedzmy do naszego istnienia, do naszego stworzenia, czyli co byś wolał, być męską kobietą, czy być damskim mężczyzną, czyli takim po prostu taka piczka po prostu. Takim sloganem zajechałem w tym momencie, takim młodzieżowym, to za to łapka w górę. Myślę, że męska kobieta, no kurde, to mogłoby być całkiem okej, okay, a natomiast kobiecy mężczyzna, chyba że to chodzi o to, że jest taki poukładany i... dobrze, wybierzmy sobie oczywiście żeńskiego faceta. Czemu by nie? I tym dziwnym oczywiście akcentem, jak to na tą stronkę bywa, będziemy kończyć ten odcinek. Tutaj zostałem poinstruowany, żeby odesłać was oczywiście do wszystkich linków, które są w opisie, czyli chodzi tutaj o link do Facebooka, do Instagrama i do oczywiście koszulek. Wszystkie tam są w opisie przedstawione. Poinstruowano mnie również o pokazaniu w ten sposób gestu unoszącego, który pokazuje napis subskrybuj. Chodzi tutaj oczywiście o zostawienie suba temu kanałowi, aby twórca w dalszym ciągu mógł się rozwijać. Nie zapomnijcie również o takim małym dzwoneczku, dzięki czemu będziecie otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Ja na pewno będę oglądał, to mogę wam obiecać. Tak więc to tyle ode mnie, a mogę jeszcze pokazać swojego profesorskiego bicepsa i żegnam się z wami. Wasze zdrówko, trzymajcie się i do zobaczenia, kochani.